Czy musisz rezygnować ze spożywania słodyczy? Czy jest to jedyny dobry sposób na zaprzestanie jedzenia słodyczy? Czym najlepiej zastąpić słodycze w diecie? W tym filmie zdradzę Ci 12 skutecznych metod na to, co zrobić, aby uporać się z problemem słodyczy w diecie. Zaczynamy! Czy musisz od razu całkowicie rezygnować ze spożywania słodyczy? Nie. Lepszym pomysłem będzie ograniczenie ich spożywania i zastosowanie metody małych kroków. Dzienne spożycie cukrów prostych powinno wynosić do 10% energii z naszej diety. Owoce tutaj się nie liczą i najważniejsze, nie musisz czytać etykiet i panicznie sprawdzać wszystkiego, co jesz i ile to ma w sobie cukru. Patrzenie na produkt przez pryzmat na przykład jednego składnika znajdującego się w nim nie uczy zdrowych wyborów żywieniowych. To tak jakby powiedzieć, że owoce są złe, bo mają w sobie fruktozę i zapomnieć o szeregu prozdrowotnych innych elementów, które w sobie posiadają. Co zrobić, aby ograniczyć ilość spożywanych słodyczy w diecie? Przede wszystkim próg słodkości. Im rzadziej i mniej będziesz jadła słodyczy, tym mniej będziesz ich potrzebować i analogicznie, im częściej będziesz po coś sięgać, tym więcej będziesz musiała zjeść takich produktów, aby zaspokoić ochotę na słodkie. Jeśli do herbat, kawy dodajesz cukier, dodatkowo w ciągu dnia sięgasz po słodkie łakocie, to nic dziwnego, że potem nie czujesz satysfakcji, kiedy zjesz jednego batona. W takim wypadku tolerancja na cukier wzrasta. Oczywiście, każdy z nas ma subiektywne odczucie słodkiego smaku, dlatego to, co dla mnie jest słodkie, dla Ciebie może takie nie być. Niemniej warto jest wprowadzić do diety także smak gorzki, ograniczyć słodzenie napoi i na pewno po kilku tygodniach zauważysz, że nie potrzebujesz tak dosładzać wszystkiego. Jeżeli ciężko Ci zrezygnować z dodawanego cukru, wprowadź słodziki do diety. Na przykład erytrol czy ksylitol, tylko tutaj pamiętaj, że one nadal mają kalorie, ale mniej niż cukier, lub stewie. Lepiej jeść mniej słodyczy, ale częściej niż raz na jakiś czas opychać się pod korek. Na przykład możesz dodać kostkę czekolady do owsianki, szczególnie polecam gorzką, albo do racuchów dodać skyra i trochę masła orzechowego. Jako przekąskę zjeść owoc plus jakiś mały batonik. A co zrobić, jeżeli coś za Tobą chodzi cały dzień, na przykład zjadłabyś czekoladę? To zrób. Kup sobie małe opakowanie i zjedz. Warto, żebyś potrafiła odróżnić od siebie głód fizyczny od głodu psychicznego. Głód fizyczny jest wtedy, kiedy czujesz się głodna, pomimo tego, że zjadłaś dobrze skomponowany, wysokoobjętościowy posiłek, ale zjadłabyś po nim cokolwiek. Głód fizyczny narasta stopniowo, możesz go odczuwać poprzez ssanie w żołądku czy burczenie w brzuchu. Dlatego jeżeli ciągle odczuwasz głód, możliwe, że potrzebujesz przerwy od redukcji bądź masz zbyt duży deficyt energetyczny. Głód psychiczny, czyli nasz apetyt, jest wtedy, kiedy zjesz obiad, czujesz się najedzona, ale serniczego do babci bez problemu jeszcze zmieścisz. Głód psychiczny pojawia się nagle i nie ustępuje wraz po zjedzonym posiłku. Zazwyczaj wtedy masz ssanie na konkretny produkt, tak jak w tym przypadku na przykład na czekoladę. Przechodząc płynnie do kolejnego punktu. Jeżeli już masz zamiar cokolwiek kupić, to kup małe opakowanie. Ponieważ jak będziesz miała coś do zjedzenia, niech to będzie jeden baton albo cztery małe ciastka typu Oreo, to je zjesz i tyle. A jak kupisz całe opakowanie cesteczek, jednokilogramowych, to raczej ciężko Ci będzie powstrzymać się przed zjedzeniem tylko czterech ciasteczek. Tak samo w przypadku chipsów. Kup mniejszą paczkę, a nie największą XXL, która często ma w sobie około 2000 kalorii, czyli tyle, ile wynosi większość zapotrzebowania dla kobiet. Przyjrzyj się temu, po jakie słodycze sięgasz i kiedy to się dzieje. Czy jest jakiś wspólny mianownik? Otóż słodycze to połączenie tłuszczu z cukrem, który jest dla nas bardzo, ale to bardzo smakowite. Dlatego często ciężko nam się oprzeć przed ich zjedzeniem w dużych ilościach. Tak samo połączenie słodko-słono-tłusto, coś czekoladowego ze słonym karmelem. No totalny sztos dla podniebienia, chyba nie zaprzeczycie, co? I tutaj jedno mogę Ci zagwarantować. Nie jesteś uzależniona od cukru, a właśnie od tego połączenia. Bo jeżeli masz ochotę na coś słodkiego, to raczej właśnie na jakieś połączenie typu czekolada, baton albo jakieś czekoladki, a nie sięgasz po cukier i wyjadasz cukier z cukierniczki łyżkami. Często postrzegamy słodycze jako metodę na redukcję
napięcia. To, jakich emocji doświadczasz, może być to samotność, nuda, złość, stres bądź zmęczenie, to musisz sobie zdawać sprawę, że jedzenie nie będzie dobrym lekarstwem na to. I jedzenie też nie usunie żadnego z tych problemów. Owszem, przyniesie Ci krótkotrwałe pocieszenie, a nawet odwróci uwagę od cierpienia, którego doświadczasz, ale to nie stanowi żadnego rozwiązania, bo w końcu i tak będziesz musiała stawić czoło źródłom tych emocji i przeżywanych problemów w swoim życiu. Dlatego warto prowadzić dzienniczek i zapisywać sobie, w jakich sytuacjach najczęściej sięgasz po coś słodkiego i jakie emocje wtedy odczuwasz przed, w trakcie oraz po konsumpcji danego posiłku. Jakie są najczęstsze przyczyny jedzenia pod wpływem różnych emocji? Ponieważ jest to dla nas forma natychmiastowej nagrody. Pod wpływem jedzenia smakowitych produktów dochodzi do uwalniania dopaminy, jest to hormon przyjemności. I tutaj, jak wykazano, smaczne jedzenie będzie skutkowało wzrostem ilości wydzielanej dopaminy o około 50%. Natomiast dla porównania konsumpcja alkoholu to jest około wzrost dopaminy o 200%. Dlatego jak widzisz, emocjonalne jedzenie może stać się problemem, bo jest takie uzależniające, tym samym jedzenie będzie właśnie tym pocieszaczem, będzie maskowało Twoje problemy, które przeżywasz w życiu osobistym. I warto wtedy wiedzieć, jakie motywy Tobą kierują, dlaczego jesz, co myślisz, czy faktycznie to Ci poprawia humor. Dlatego też stosuj dialog wewnętrzny, nie bój się rozmawiać ze sobą. Spytaj się sama sobie, dlaczego jesz, czy faktycznie masz na to ochotę, czy jesteś głodna. Przede wszystkim nie miej do siebie wyrzutów sumienia, stało się. Jedyne co możesz zrobić, to wyciągnąć z tego lekcje, jakieś wnioski, być bardziej świadoma, dlaczego tak się dzieje, czy zajadasz może smutki, czy w ogóle pamiętasz, że do czegoś takiego doszło, bo też mogą się zdarzyć takie sytuacje, że nie będziesz tego świadoma, że zjadłaś jakiś produkt i może się okazać, że robisz to po prostu na autopilocie. Często też będzie potrzebna pomoc psychodietetyka, który pomoże Ci poukładać w głowie podejście do jedzenia. Po słodkie często sięgamy z nudów, dlatego warto jest sobie zagospodarować dobrze swój czas wolny i przede wszystkim jeść bez rozpraszaczy. Jak już nieraz mówiłam, jedzenie bez zbędnych rozpraszaczy typu telefon, telewizor będzie najlepszym sposobem, jaki możesz sobie zaserwować. Dodatkowo możesz zastosować coś takiego, że zamiast zjeść batona na 2-3 większe hapsy, podziel go sobie na kilka mniejszych części, na przykład będzie to 6-8 i jedz każdy kawałek powoli, skupiając się na fakturze, na danych smakach, które odczuwasz. Dzięki temu też wydłużysz proces jedzenia i zapewniam Cię, że szybciej się nasłodzisz. Łatwa dostępność produktów. W marketach mamy wszystko, czego dusza zapragnie. Jest bardzo szeroki asortyment produktów, które można zakupić, dlatego też, aby utrudnić sobie dostęp do sięgania po słodycze. Nie chomikuj i nie kupuj na zapas. Jeżeli nie będziesz miała tego w domu, to raczej ciężej będzie Ci wykonać ten krok, pójść do sklepu, zakupić dany produkt i przyjść z nim i go zjeść. Fit słodycze. Możesz je sobie włączyć od czasu do czasu do swojej diety, ale musisz nadal pamiętać, że one mają kalorie i często fit są tylko z nazwy. Niektóre batony mają więcej białka, błonnika, lepszy skład, cukier zastąpiony jest słodzikiem i to jest ok, ale nadal to nie jest jakiś super produkt, po który warto sięgać codziennie po kilka razy. Zawsze umiar będzie najważniejszy. Spójrz na to, jak balansujesz posiłki. Jeżeli codziennie jesz kilka słodkich przekąsek w ciągu dnia, prowadź jeden słodki, pełnowartościowy posiłek, na przykład owsiankę, racuchy z jabłkami i sięgaj dodatkowo też po jedną słodycz. Jeżeli ten etap masz za sobą, to wprowadź do swojej diety więcej owoców i to po nie częściej sięgaj, a na przykład co drugi dzień serwuj sobie jakąś słodką przekąskę. Kolejno też możesz zredukować ilość spożywanych przekąsek do 2-4 w tygodniu. Też jeżeli już jesz batona, to możesz do niego dodać owoc, orzechy. To na pewno tak skomponowanym posiłkiem lepiej się najesz niż właśnie samym batonem. A jeżeli jesteśmy w tematyce sklepów, to nie chodź na zakupy głodna, ponieważ tutaj istnieje większe prawdopodobieństwo, że zakupisz wtedy więcej produktów, na które masz ochotę. Najlepiej będzie dla Ciebie, jeżeli pójdziesz na zakupy w momencie, kiedy zjesz już pełnowartościowy posiłek. Na koniec najważniejsze kwestie, które powinnaś wyciągnąć z tego filmu.
To, że zjadłaś na przykład kawałek ciasta, tortu, nie oznacza, że jesteś do niczego i że wszystko jest bez sensu. Wszystko jest z Tobą okej. Wyciągnij z tego lekcję i rób dalej swoje. Często w internecie możesz znaleźć wyzwania 30 dni bez cukru albo detoks cukrowy. Nie traktuj tego jako jedynej słusznej metody. U niektórych osób może ona zadziałać, a u większości raczej spowoduje wyrzuty sumienia i zaprzestanie po kilku dniach detoksu. Zadbaj o to, aby Twoja dieta była różnorodna, a także pojawiły się w niej słodkie posiłki. Dodatkowo możesz spojrzeć na swoje menu pod kątem tego, aby pojawiło się w niej 5 smaków. Słodki, gorzki, słony, ostry oraz kwaśny. Na przykład możesz do owsianki dodać przyprawy rozgrzewające, następnie jakieś nasiona słonecznika, gorzką czekoladę, owoce, warzywa i do tego masło orzechowe. I w jednym posiłku tak naprawdę masz już większość smaków odhaczoną. Po tak skomponowanych daniach też będzie Cię mniej ciągnęło właśnie do tego jednego smaku, którym jest słodki. Zadbaj o odpowiednią ilość białka w diecie oraz błonnika. Dodawaj warzywa, owoce oraz białko do każdego posiłku. Na przykład jeżeli masz ochotę na batona, możesz do niego dodać skyra, wtedy też taki posiłek bardziej Cię nasyci. Wysypiaj się. To też będzie miało wpływ na Twoje zachcianki. Jeżeli dobrze się wyśpisz, nie jesteś zmęczona, zauważysz, że też nie potrzebujesz sięgać po takie pocieszacze jak coś słodkiego, aby podnieść sobie poziom serotoniny, czyli tego naszego hormonu szczęścia. I na koniec, słodycze są ok. Zjedzenie jednego batonika w ciągu dnia jest lepszym rozwiązaniem i może pomóc Ci w zredukowaniu ilości spożywanych słodyczy niż zabranianie sobie wszystkiego dookoła i ciągłe kategoryzowanie produktów na dobre i złe. Takie podejście może wręcz nasilić ten problem i pogorszyć Twoje wybory żywieniowe. Także jak sama widzisz, słodycze są ok w racjonalnych ilościach. Jeżeli ten film się podobał bądź dowiedziałaś się czegoś nowego, to zostaw łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki, że byliście i do zobaczenia, do następnego. Cześć!